Na ulicy Litewskiej właśnie w tym miejscu odbyła się manifestacja członków Fundacji Viva, którzy występują w obronie praw zwierząt. Dziś do Wrocławia przyjechał bowiem cyrk, który wykorzystuje je jako element rozrywki. Dlaczego pomimo wyraźnej decyzji prezydenta Rafała Dudkiewicza o zakazie udostępniania miejskich gruntów na potrzeby tresury, cyrkowcy przyjechali dziś do naszego miasta i dali pokaz na psim polu? O tym dziś w informacjach Echo24. Klaudia Nawrocka, zapraszam.